Elo, 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 cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kondi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się uprawą ryżu. Na przestrzeni wielu lat w farmingu dostawaliśmy naprawdę bardzo dużo różnych rodzajów roślin. A w tym farmingu akurat się złożyło tak, że dostaliśmy ryż. Ja bardzo długo czekałem właśnie na tę uprawę i jestem mega ciekawy, jak ona będzie tutaj wyglądała. I w tym dzisiejszym odcinku właśnie sobie zobaczymy, jak ta cała uprawa, jak te wszystkie tam zbieranie, sadzenie i to w ogóle te całe nawadnianie będzie wyglądało, bo ja jestem mega ciekawy, więc możemy już sobie z tym wszystkim lecieć. I chciałem wam tylko powiedzieć, że jest to odcinek szósty, a w poprzednim materiale pokazywałem wam usuwanie chwastów, więc jeśli ktoś nie obejrzał tego poprzedniego odcinka, to serdecznie was tam odsyłam, bo był to bardzo merytoryczny i przyjemny materiał i był to odcinek oczywiście piąty. I tutaj te wszystkie pola już nie mają chwastów, jak widzicie. Dobra, ja bez zbędnego gadania lecę sobie już z tym całym materiałem. Bo chciałem wam tylko tak zakomunikować, że kupiłem sobie nowe pole i te nowe pole specjalnie kupiłem dlatego, żebyście moi drodzy zobaczyli właśnie na przykładzie innego pola, bo tutaj, no i w sumie też z takiego powodu, że tutaj już mamy zasiane jakieś inne rzeczy, już wam pokazuję, które kupiłem, czekajcie, dobra, jak widzicie kupiłem sobie tutaj dziewiątkę. Więc nawet możemy sobie tutaj odwiedzić te pole. Wygląda te pole właśnie w taki sposób. I na pewno, żeby nam ten ryż, czekajcie, ja sobie przesunę ten czas. I na pewno, żeby nam ten ryż tutaj fajnie rósł i w ogóle, żeby fajnie się to wszystko rozwijało, to moi drodzy, potrzebujemy prostego pola. Znaczy, no żeby była prosta powierzchnia, chyba wiecie o co chodzi. No i tutaj, tak jak sobie widziałem, no to jest całkiem proste, te pole jest całkiem proste, ta powierzchnia nie ma jakichś tutaj wydziwień, jakichś takich wykrzywień większych, więc wydawało mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite jest to pole i dlatego właśnie zakupiłem sobie te. Kasy mam troszeczkę, więc powinno mi się udać wszystko tutaj zakupić bądź wypożyczyć, ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, ogólnie musicie jeszcze zauważyć jeden fakt, że dodali w tym farmingu ryż oraz ryż długoziarnisty. Ja jeszcze nie mogę go tutaj posadzić, dopiero będę mógł w kwietniu, więc no troszeczkę sobie poczekamy tak naprawdę. Tylko już będziemy mogli chyba te pole sobie teraz zakupić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc już wam to od razu pokazuję. My sobie ogólnie ogarniemy ryż, tak? Żeby nie było później. Tylko ryż zrobimy. Dobra, więc wchodzimy sobie tutaj, moi drodzy, w P. No i tutaj na sam dół. No i w budowę. I teraz, w którym to było miejscu? To było, moi drodzy, prawdopodobnie, jak o ile dobrze pamiętam, to było w... żebym teraz czegoś nie zrąbał tutaj. Albo to było tutaj, albo tu. Chyba, że tu. Chyba coś źle tutaj. No właśnie, ty, gdzie to było? A, dobra, już wiem, moi drodzy, wchodzimy sobie tutaj w to drugie. Ogólnie chciałem wam powiedzieć, że szklarnie to też jest bardzo spoko temat, na którym można dużo zarobić i w szklarniach będziemy mogli sobie posadzić nasze nowe, jakby te wszystkie, ten cały nowy ryż i ten ryż będzie mógł być większy i później sadzonki będziemy mogli brać z takiej szklarni. Tak też można zrobić, ale my sobie zrobimy to w taki sposób, że bierzemy sobie właśnie tutaj uprawę, generatory. Bierzemy sobie taką uprawę, ryż rośnie na paletach ryżowych, które można zalać wodą. Więc musimy sobie tu zrobić tak naprawdę rozpocznij pole. Więc sobie tutaj te kąty, aha. Jak to? Dobra, więc robimy sobie tak. I teraz, moi drodzy, a jak mogę w ogóle... Dobra, robimy sobie tak. Teraz dodaj narożnik, co nie? Czyli lewym przyciskiem myszki dodajemy sobie narożnik, żeby to było naprawdę tak prościutko. Okej, dobra. Teraz kolejny dajemy sobie tak naprawdę o, w taki... Ty, nie, czekaj, nie. O, a tu mogę dać jeszcze jedno, tak? O, dobra. Tu dajemy sobie jeszcze jedno. No i mamy takie pole, moi drodzy, co nie? I teraz po prostu klikamy sobie zakończ, czyli tym. No i to nasze całe pole to już jest takie oficjalne pole z ryżem. Wychodzimy sobie i w tym momencie dostajemy taką machinę. Ciekawa machina, co nie? Mi też bardzo się podoba.
No i musimy oczywiście kliknąć R i tu mamy interakcję i takie całe pole musimy sobie zalać, więc sobie je zalejemy oczywiście i one nam się zalewa. I zważywszy na to, że jest to pole ryżowe, to one potrzebują naprawdę, naprawdę bardzo dużo wody. W ogóle tak fajnie się złożyło, że tutaj te pole mam obok rzeki, więc no takie wiecie, jest to takie na temacie trochę, no bo w sumie tu rzeka też trochę zalać może, wiecie o co chodzi. No, a tu w ogóle co to jest za szopka? Ty, ciekawa szopka, to jest moja? Mogę ją wyjebać? Co ja powiedziałem? Przepraszam, oby mi nie zmonetyzowali tego filmu. Nie zmonetyzowali. A, nieważne. Dobra. Ogólnie jak widzicie tutaj te pole całe już się zalewa, będzie to trwało naprawdę długo. Znaczy długo, wystarczy, że sobie trochę przesuniemy czas, ale ciekawa rzecz jest taka, że to zalewanie trwa długo i to zależy od pola. I zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak to będzie dokładnie wyglądało. I chciałem wam powiedzieć, że w tym odcinku jednak zajmiemy się tylko sadzeniem prawdopodobnie. Nie zdążę nagrać jeszcze w tym odcinku tego, jak będę to kosił. Ale na pewno tam kiedyś w przyszłości będzie taki odcinek z koszenia, co nie? Więc nie musicie się o to przejmować, bo koszenie też jest mega proste, ale to wam pokażę później. Klikamy sobie teraz 8, żeby nam się tutaj czas oczywiście przyspieszył. Cyk, cyk, cyk. O, i widzicie, i powoli możemy zauważyć, że tutaj tej wody się zbiera coraz więcej. No już powoli, to wygląda jak takie prawdziwe pole ryżowe. Dobra, i teraz tak, R. Już mamy 35% poziomu wody. I to, co jakbym kliknął teraz puste, to te nasze pole od razu się zrobi puste. Nie będzie wody i będzie całe... Czk, nie ma wody. Nul, zero woda. Naprawdę, serio wam mówię. I tak by się stało. A jak widzicie, napełnia się cały czas, bo to napełnia się chyba do 65%. O ile mnie pamięć nie myli. Tutaj sobie możemy nawet jeszcze sprawdzić, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. Jest ryż. Czy jest tutaj napisane, ile to będzie? A nie, ryż sadzony jest zalany, to odmiana się szybciej od ryżu sadzonego na suło i daje wiele większy problem. Dobrze, ryż potrzebuje specjalnego siewnika marki Leski, ok? Przed rozpoczęciem sadzenia i zielonych kiełków. Tak. Zalane, jeśli woda pozostaje na polu zbyt... Jeśli woda pozostaje na polu zbyt długo, niektóre śliny ryżowe obumrą. O kurde. Dobra, wydaje mi się, że ja to będę wiedział, jak to zrobić. Znaczy, taką mam nadzieję przynajmniej, że niczego nie zrobię. Jak sobie by się działo takiego niefajnego, to wam będę tutaj relacjonował to na bieżąco. Dobra, wydaje mi się, że tu już mamy gotowe to. Tak, 65% jest. Ale tak naprawdę i tak my nie możemy nic zrobić teraz, bo na razie nie ma tego miesiąca, który powinien być, czyli kwiecień. Więc teraz sobie już przejdę tutaj na moją gospodarkę. Ja pójdę sobie spać. Prześpię sobie tę jedną noc i sobie po prostu i sobie po prostu później zaczniemy od sadzenia już, co nie? Chyba wiecie o co chodzi, dobra. Okej, sen, więc idziemy spać. Dobra, mamy już kwiecień, ładna pora. I teraz, moi drodzy, klikamy sobie P i będziemy potrzebowali oczywiście takiego ciekawego sprzętu. Czyli tutaj sprzęcior z firmy, tutaj ten, sadzarki do ryżu. Taki właśnie sprzęcior będziemy potrzebowali, więc sobie to wszystko zakupimy, tylko że na początku chciałem sprawdzić te pole. Szybko idziemy do mojego pola, odwiedź. No i widzicie, tu już te pole jest puste niestety, ponieważ no już ta cała woda tutaj zeszła, ale my się tym nie przejmujemy, więc klikamy sobie tutaj znowu interakcję, zalej, nasze pole się zalewa, a ja, moi drodzy, lecę sobie teraz do sklepu, czyli tutaj, jak to mogę zrobić? Ej, da się odwiedzić to, czy nie? Odwiedź, no i po prostu sobie tu kupujemy. Wiem, że chyba jeszcze można tak naprawdę, nie pamiętam już dokładnie, czy to tak działa, ale można ręcznie ten ryż siać. Nie wiem, czy to jest prawda, dajcie znać w komentarzach, bo tego, o tym słyszałem, ale jak to się robi, to ja nie wiem. Dobra, zakupimy sobie, ok, jest zakupione, taka ładna maszyna. I teraz potrzebuję do tego jeszcze, tutaj, materiały. Czyli bierzemy sobie paletę sadzonych ryżu. Kup. Tak, i jeszcze to bym wziął sobie nawóz. Więc od razu sobie weźmiemy nawóz. Dobra, tutaj nawóz mamy, więc sobie klikamy. Cyk, kup, tak. Ok. I teraz wchodzimy sobie tutaj do tej maszyny. No i oczywiście uzupełniamy. O, dobra, uzupełnia nam się ta cała maszyna już. Jak widzicie, pięknie, ładnie. No, wygląda to ciekawie, naprawdę. Tutaj ta animacja jest bardzo ładna. Dobra, i tu musimy uzupełnić, jeszcze sobie uzupełnimy tym nawozem. Dobra, więc lecimy sobie tutaj na te pole.
i będziemy się widzieć za chwilę. Moi drodzy, dla mnie pozytywem jest to, że zakupiłem sobie te pole bardzo blisko mojego domu oraz bardzo blisko sklepu, tak pomiędzy właśnie. Dla mnie to jest mega fajnie, że tak zrobiłem i dzięki temu no mam, tak wiecie, blisko i nie muszę jakoś tak bardzo daleko jeździć, chyba wiecie o co chodzi. Dobra, oczywiście już sobie szybko tutaj lecimy. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał za długo. Jak to wygląda w środku? Ciekawie, yo! Nie chcę, żeby ten odcinek trwał po prostu za długo, więc ja już tutaj będę z tym wszystkim leciał. I chciałem wam jeszcze przy okazji powiedzieć, że tak do 15 minut, żeby trwało. Coś w tym stylu. Dobra, tutaj sobie przyspieszymy oczywiście maszynkę, więc klikamy sobie ósemeczkę i lecimy z tym. Dobra, tutaj czekamy. O, dobra, pole już same ma... O kurde, szybko ten czas tutaj zlatuje. Pole już mamy całe zapełnione tutaj wodą, jak widzicie, 65%, więc możemy się już zabierać pięknie za sadzenie. Za sadzenie się zabierze pracownik, bo ja nie będę tego robił. Bo tak wiecie, nie chce mi się zbytnio, a pracownik wydaje mi się, że zrobi to lepiej, dlatego... wchodzimy sobie tutaj, tylko ja nie wiem, jaką to ma w ogóle szerokość tego tutaj sadzenia. Więc na spokojnie. A chyba, że sobie GPS-em to zrobimy. Ale jeszcze nie wiem. Dobra. Okej, okay, co nie, bo to jest... okej. Okay. Ha. O kurde. A bo wiecie co? Nie, no, zrobię to sobie sam, tylko że zrobię sobie to właśnie tutaj tak, że użyję sobie GPS-a do tego. GPS-a sobie użyję na spokojnie. Cyk. GPS-ik. Okej. Okay. No i co? I zabieramy się tutaj w przejście B. I czy to już mi się sadzi? Ty, czekaj, coś nie działa. A, bo trzeba jeszcze rozłożyć. Ty, czekajcie, rozłożymy sobie to wszystko. V, złóż, otóż pokrywę. N, jaką pokrywę? A, bo tu mamy nawóz, dobra. Włącz. Tylko w wodzie, ja wiem, że tylko w wodzie. To jest pole ryżowe, kurde. Dobra, działa, patrzcie, działa, moi drodzy. Kurde, działa, jest. Ale to cudownie wygląda, widzicie to? Wygląda to kozacko. Wygląda to kozacko. No i widzicie, moi drodzy, właśnie na tym to polega. I chciałem wam jeszcze powiedzieć, że te pole musi być cały czas zalewane. To jest ważne, żeby one było zalane. I teraz przez ten cały dzień, jak teraz już będzie zalane, to możecie sobie już poczekać tak naprawdę. Czyli sobie poczekacie teraz, aż ten jeden dzień minie i dopiero w następnym dniu sobie je zalejecie. Nie możecie zostawić tego pola, żeby one było po prostu suche. Bo jak zostawicie je na jakiś tam dłuższy czas suche, o to później już będziecie wiedzieć, że będzie niezła lipa, a po prostu nie chcemy, żeby była lipa. Bo jak będzie lipa, to wtedy już będzie, no to wtedy wiecie, moi drodzy, wtedy już jest masakra. No i ciężko nie to wszystko odzyskać, a tak naprawdę już widzicie, wszystko ładnie tutaj wchodzi. I tak to idzie. No i jak nie będzie wody, no to wam wszystko uschnie. A tak widzicie. Codziennie dolewacie wodę i tylko chyba w ostatnim dniu jest tak, że nie dolewacie wody, żeby po prostu już w tym ostatnim dniu wam to nie uschło. Dobra. Ha, trójeczka. Znaczy, w ostatnim dniu nie dolewacie wody, bo wtedy i tak już nie potrzebuje tej wody jakoś dużo. Więc to pamiętajcie, że w ostatnim dniu się nie dolewa wody. To chciałem wam powiedzieć. I tak naprawdę już większość rzeczy takich, które chciałem wam powiedzieć, to chyba wam powiedziałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, ale jestem mega podekscytowany. I w tym odcinku, tak jak wam wspomniałem, ja tylko pokazuję wam, w jaki sposób tutaj się sadzi ten ryż. Nic innego wam nie pokazuję. I na pewno będzie następny odcinek i w następnym jakimś tam odcinku pokażę wam, w jaki sposób się ten ryż kosi, jak się go zbiera. To też jest mega proste, ale to wam pokażę w jakimś innym odcinku. I co jeszcze? A, i chciałem wam jeszcze powiedzieć tak przy okazji, że pytajcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania, coś chcecie wiedzieć, czegoś nie wiecie, to chętnie wam odpowiem, jeśli... No, nie tylko ja wam muszę odpowiedzieć, może ktoś inny wam odpowie z sekcji komentarzy, bo dlatego są właśnie komentarze. Oczywiście też, według mnie, lepiej jest, jak macie te pole ryżowe, jakieś mniejsze te pole. Te pole moje tutaj też jest całkiem spore, ale no nie jest jakieś większe, więc dlatego je wybrałem. Bo wtedy ciężko się zbiera, naprawdę ciężko się zbiera, serio wam mówię. Dobra, lecimy sobie tutaj dalej, ja sobie tutaj dojadę do końca i ten odcinek zakończę już
bo tak jak wam wspomniałem, nie chcę, żeby on trwał za długo, a i tak już trwa mega długo, bo się nieźle rozgadałem. Spoczko, loczko, tutaj wszystko już działa nam. Oj, jecie, kręcę, co ja zrobiłem, czekajcie. Dobra. Dochodzimy sobie tutaj już do samego końca, więc klikamy sobie V, D, OK. No i moi drodzy, tak, jak widzicie, tak wygląda właśnie, tak wyglądają te sadzonki. Takie zwykłe sadzonki, co nie? No i te pole oczywiście, znaczy tak mi się przynajmniej wydaje, będzie traciło wodę, tak jest czy nie, moi drodzy? 65%, ale gdybym przyspieszył, tak załóżmy, pensję pracowników tam. Dopiero mam pensję pracowników. Ty, nie widać, czekajcie, jeszcze trochę przyspieszę. Muszę teraz, ile będzie procent? Też 65, nie, chyba wydaje mi się, że musiałbym więcej poczekać, żeby ta woda trochę zeszła. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Pamiętajcie jeszcze o nawożeniu tego pola, bo to też jest mega ważne, i o tym, żeby było wapno na tym polu, przed tym jak się to robi. Więc w tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w następnych materiałach. Życzę wam miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności o której oglądacie ten materiał. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. No to naura, naura, elo, naura.